Dobra, zebraliśmy się tutaj w tym pięknym dniu, ażeby porozmawiać sobie troszeczkę na temat tworzenia przygód, tworzenia LARPów, tworzenia kampanii oraz tworzenia fabuły do książek. Dlaczego my nie? Ponieważ tak naprawdę wszystkie te rzeczy mają dosyć podobną budowę i można to bardzo, 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 bardzo fajnie rozpisać. Od razu mówię, to są warsztaty, które są wykorzystujemy do tworzenia takich przygód dosyć średnio skomplikowanych, tak? Ja nazywam sposób tworzenia tych przygód, bądź wszystkiego innego, to jest, uwaga, sposób na średnio inteligentnego szympansa. To znaczy, jak jestem bardzo zmęczony i muszę napisać przygodę, to siadam i przy użyciu kilku chwil tworzę sobie coś, co mogę poprowadzić swojej drużynie i to ma ręce, nogi i drużyna nie zauważa, że się za bardzo nie postarałem i nie poprowadziłem tej przygody. Moi drodzy, każda przygoda tak naprawdę ma kilka dosyć ważnych rzeczy, oprócz tego, że się zbierają ludzie. Mówię już o samym scenariuszu, prawda? Ma rozpoczęcie, rozwinięcie, punkt kulminacyjny i zakończenie. No i my sobie omówimy, prawda, w jaki sposób dojść z jednego punktu do drugiego i stworzyć na podstawie tego przygodę. Warto sobie wymyśleć rozpoczęcie i zakończenie na samym starcie. Co prawda zaraz ktoś powie, że o nie, to jest przygoda liniowa, prawda? Ona się kończy w ten sam sposób. Jednakże jeżeli zrobimy to ładnie i sprawnie, to gracze nawet się nie zorientują, że o to w tym chodzi. Jaki system? Jakie realia? Ktoś coś zaproponuje? Fantazy. Zwykłe, chamskie fantazy? Dark. Dark fantazy, czyli to może Warhammer. Może być Warhammer, jasne. Gdzie chcielibyście, żeby przygoda się rozpoczęła? Na ziemi. W Bretonii. W Bretonii? Kraj chorób wenerycznych. Dobrze. Bretonia, tak? Okej, ale gdzie konkretnie? Potrzebujemy jakiejś fajnej lokacji, którą możemy zacząć przygodę? Bądź jakiegoś... Pod reglami. Przygoda w karczmie, no odchodzimy powoli. Tak, ja nadal prowadzę przygody, które zaczynają się od siedzicie w karczmie, ale... Coś takiego musi być fajnego z jajem, żeby gracze od razu poczuli, że będzie całkiem, całkiem nieźle. Mam propozycję. Dawaj. Na trakcie. Na trakcie. Kiedy... Tajna misja. Uciekinierzy przed wojną. Jasne. Gracze spotykają, ogólnie rzecz biorąc, uciekinierów skądś przed czymś, tak? Czyli mamy uciekinierów. Gdzie chcecie, żeby ta przygoda się skończyła? Imperium. Okej, w Imperium, stary, ale mówię ci, ma być lokacja, ma być coś fajnego, ma być tak sterowca, nie wiem. Magiczna twierdza krasnoludów, która się zapada właśnie i wybucha, albo epicki pojedynek ze smokiem. Nie w Imperium. Dobrze. Mamy uciekinierów, prawda? Ale skończymy standardowo, czyli w podziemnych lochach z głównym złym potworem, tak? Tutaj spotykamy głównego złego, tak? Tak. Piszemy główny zły. Cthulhu w Warhammerze. Czyli mega wielka ośmiornica, która najadła się spaczenia. Jasne. To jest taki grupa do spaczenia nasze, do Cthulhu. I tak naprawdę mamy tą przygodę już mniej więcej napisaną. Dobra, dynamika sesji. Zazwyczaj mamy dwie osie, tak? Mamy oś, tutaj mamy oś czasu. Tu mamy oś komplikacji. Czyli jak duże jest nasycenie elementów, które wiedzą postacie, które się dzieją. Jeżeli zaczynamy przygodę tutaj, to gracze na początku mają jakiś punkt startowy, od którego zaczynają, a potem wiedza ich się zwiększa. Zwiększa się w miarę poznawania bohaterów niezależnych, nowych lokacji, wątków i tym podobnych innych rzeczy. Potem zwalniamy troszeczkę, prawda, wprowadzamy punkt kulminacyjny, to jest magiczne. To już wiemy, co się stało, prawda? I wow, to nie może być koniec przygody, bo to głupie by było. Potem gracze muszą dążyć do rozwiązania akcji. Tu będzie rozwiązanie akcji, tutaj mamy wielkie wow. Tutaj mamy zdobywanie informacji przez ten cały okres. 3. I tak, na samym początku gracze gromadzą wiedzę, gromadzą wątki, gromadzą różnego rodzaju informacje po to, żeby zorientować się, w jakie to wielkie bagno wpadli. Następnie konfrontują swoją wiedzę z wielkim, złym, mrocznym, czyli następuje jakby rozwiązanie przygody. Fajnie było, żeby to rozwiązanie miało jakieś takie fajne, fajne efekty, żeby to była jakaś, nie wiem, zaklęta wioska, stare ruiny i tak dalej, żeby to nie była karczma. Chyba, że ta karczma będzie diabelska i wszyscy będą tam demonami, tak? A na samym końcu... Bo małe pomieszczenie, w którym się siedzi przez trzy sesje.
takie sesje też można robić. Ale tutaj zobaczcie, tu jest jeszcze coś, prawda? Pokonaliśmy głównego złego, a tutaj potem jeszcze troszeczkę zwalniamy, poświęcamy ostatnie 20 minut sesji, żeby wskazać graczom to, co osiągnęli, konsekwencje ich czynu, bo gracze warto, żeby wiedzieli swoje konsekwencje, jeżeli nie powstrzymali tej bandy orków, prawda, to ona dowiaduje się, że spaliła dwie wioski, wymordowała jakiś klasztor i tak dalej, bądź osoba, którą uratowali, została jakąś tam, nie wiem, księciem, miała prelekcję u cesarza, zrobiła coś dobrego. Fajnie, żeby gracze widzieli, że mają wpływ na świat, tak? I to jest właśnie w tym ostatnim momencie. Czyli tutaj gromadzimy, kumulujemy emocje, nastrój i tak dalej. Tutaj gracze już dążą do ostatecznego rozwiązania, a potem dowiadują się o innych rzeczach. Teraz wracamy do tego naszego dziwnego rzecza. Jak widzicie, tutaj też jest oś czasu, która nie jest narysowana. I robimy coś takiego. Mamy uciekinierów. Gracze orientują się, że coś jest nie tak, muszą to sprawdzić, prawda? I wtedy warto, żeby podsunąć im dwa wątki, gdzie powinni podążyć dalej. Co mogą gracze się dowiedzieć od uciekinierów? Skąd uciekli? Właśnie, tu mamy na przykład spaloną, splądrowaną wioskę. Nie wiem, jak się przewiół do góry nogami, ale pewnie jak Emi. Prawda? I tutaj coś jeszcze. Miejsce, do którego uciekają. Miejsce, przed, rzecz, przed którą uciekają. Jest straszne zdarzenie może na tej wojnie. Okej. Okay. Coś konkretnego byś? Bo to mamy wioskę, ale coś konkretnego jakbyś podali. Opętany jakiegoś generała. Potworni żołnierze. Czyli załóżmy wioska orków albo obóz orków. Może. Coś w tym stylu? Tak? Mroczny legion. Słuchajcie, każdy, o, znowu będzie było. Głon na kościotrupy. Czemu ciągle coś po mnie chodzi? Orków, tak? Mamy wioskę orków. I gracze mogą iść w jednym kierunku. Mogą pójść w drugim kierunku. Jak sprawdzą na przykład wioskę, to znajdą tropy do wioski orków. Jeżeli pójdą do wioski orków, to potem mogą sprawdzić naszą wioskę, żeby zobaczyć przypadkiem, czy ktoś nie ocalał. Ktoś na przykład zakopany w piwnicy i tak dalej. Dlatego mogą sobie iść w jednym i w drugim kierunku. Gracze sobie na razie zajmują pierwszy poziom tutaj. I ten pierwszy poziom to jest, no, mniej więcej ten element tutaj sesji. Potem warto wprowadzić im na przykład trzy lokacje, żeby było śmieszniej. Czyli w wiosce przesłuchują jakiegoś szamana orków, który okazuje się, że wszystko to zostało wywołane przez złego, na przykład czarnoksiężnika, który ich zmusił, ponieważ nie ma możliwości, żeby... No, powiedział po prostu, albo wy wybijecie tych ludzi, albo ja wybiję was, tak? I mamy tutaj na przykład twierdzę czarnoksiężnika. Tutaj imperatora. Następną we wiosce znajdziemy na przykład... Starego dziadka. Będzie ogólnie jakieś dziecko, które się wygrzebie spod tych gruzów i powie, że stary starzec, prawda, powiedział, że przewidział to wszystko i nikt go nie słuchał. Mamy chatę dziadka i coś jeszcze może być. Imperator. Co jeszcze? Nie, imperatorzy nie chodzą po wioskach. Jeszcze... A jak przyjeżdżają do wioski, to się maluje trawę na zielono, żeby była bardziej zielona. To może... jej nie ma. Może jeszcze statek tego złego czaroksiężnika. To jest. Jeśli go nie będzie w domu. Ale tylko mamy statek. Statek. Może inaczej. Mamy tutaj czarnoksiężnika, o którym się dowiedzieliśmy od orków. Mamy coś, co się dowiedzieliśmy w wiosce i coś, czego można się dowiedzieć w jednym i w drugim miejscu. Fajne było, żeby to było coś takiego obcego już całkowicie. Prowadźmy może... Kurczę. Demon zaklęty w mieczu. Nie. Jakiś wrak jakiegoś statku może... Dokładnie. Wszystko chodzi o to. Mamy wrak statku, który rozbił się na wybrzeżu. Ogólnie ludzie chcieli go wydobywać z wioski, prawda? Ale to przeszkadzało czarnoksiężnikowi, więc napuścił na nich orków. Starzec przy tym wiedział, ostrzegał, bo to był stary rozbitek z tego statku. Okay, to jest całkiem logiczne. I teraz, co mogą gracze? Gracze mogą pójść tu, mogą pójść tu, mogą pójść tu. I analogicznie dokładnie to samo. Pamiętajcie, że u każdej z tych osób gracze dostają kawałeczek układanki, prawda? Ta fabuła się odkrywa, żeby oni tego nie wiedzieli. No i tutaj mamy kolejną rzecz, gracze już wiedzą więcej. Wiedzą o jakimś statku, wiedzą coś o czymś i tak dalej. I jesteśmy troszeczkę dalej. Tutaj, jeżeli są już trzy punkty, to fajnie jest wiadomo, że kurde blade, gracze już zatrybili, o co chodzi, prawda? Załapali całą fabułę.
I tak naprawdę głównym złym jest prawdopodobnie, no kurczę, ten czarnoksiężnik, prawda? Ale nie mogą za bardzo go oskarżyć, bo on się wydaje dobry i tak dalej, dopóki nie poznają informacji z jednej i drugiej strony, nie znają jego powodów. Może na statku był jakiś przewożony... Artefakt! Coś się wymyśli! Złoto. Diament, który... Raczej artefakt. Miecz. Cokolwiek. Stara księga, która będzie w tylu. Cokolwiek. Raczej artefakt, bo czarnoksiężnik szukał czegoś, żeby zwiększyć swoją moc. No ale no przecież głównym złym jest Cthulhu. Nie, to nie. Tutaj sobie robimy dwa kółeczka. Czyli na przykład jakąś rezydencję wojska, żeby zebrać wojsko przeciwko czarnoksiężnikowi, prawda? Tutaj możemy sobie zrobić na przykład albo wioskę orków ponownie, która jest już troszeczkę inna, żeby zemścić się na tym czarnoksiężniku, który, prawda, wykorzystał tych orków. Albo miasto, w którym aktualnie przybywa czarnoksiężnik. Jasne, dokładnie tak. Tutaj mamy jeszcze na przykład jakieś ruiny, w których poznamy wiedzę na temat tego starego czarnoksiężnika i albo jego, jego słabe punkty. I tutaj już to jest właśnie dopełnienie. Gracze już wiedzą, co powinni zrobić, ale przygotowują się do ostatecznego rozwiązania sytuacji złego czarnoksiężnika, tak? I na samym końcu uderzają, by penetrować jego złą świątynię i tak dalej. A w niej znajdują jego księżniczkę? Stąd, prawda, tu już możemy zrobić sobie bezpośrednio jedno, drugie, ale ważne, żeby z końcu dotarli do głównego problemu, zagrożenia. Jeżeli tutaj wstawimy zamiast orków, prawda, mutki Molocha, jeżeli zamiast wioski wstawimy jakieś miasteczko na Dzikim Zachodzie, tutaj zamiast starego przewodnika jakiś superkomputer zagrzewany na pustyni, plus jakiegoś, nie wiem, mędrca i tutaj jakiegoś bossa, świadka przestępczego, to może mamy przygodę do Neuroshima. Tutaj mamy na przykład jakiś stary samolot z czasów przed wybuchu. Nowoczesną. Tak naprawdę musimy w czasie tworzenia wymyślić początek, zakończenie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rzeczy, które jest naprawdę bardzo, bardzo łatwo wymyśleć. Potem wiążemy to ładnie, dodajemy bohaterów niezależnych, których tak naprawdę nie musi być bardzo dużo i mamy gotowy szkielet przygody, którą można bardzo łatwo poprowadzić.